Dzień dobry. Proszę Państwa, od początku widzę, że będą problemy. Siedzi jeden taki dość starszy mężczyzna w pierwszym rzędzie i tak nam pokazuje. Nie wiem, o co chodzi i co tu robi, bo to jest dla kobiet. Sorry, ale wiesz, bądź grzeczny. Wy jesteście gośćmi. Znaczy, myślałam, że ich zapowiem jakoś, ich w sensie naszych... Misiek, ty myślę, że z gumą to nie. No... Mówiła, co robić i nigdy tego nie robiłem. Nie chcesz się jej pozbyć? Dobra. Proszę Państwa, myślałam, że pobędę i zadam szyku na scenie, pobędę chwilę sama, pozapowiadam, ale wyszli. O, dobra. Tęskniłam! Tęskniłam! Rozpoczynamy cykl Gwiazdy na kanapach. Nie wierzę w to, że po prostu, no, że jesteśmy. Dwa lata przerwy, ale puszczamy to w niepamięć, mając nadzieję, że to se ne vrati, te przerwy, te lockdowny i tak dalej. Gwiazdy na kanapach, rozpoczynamy ten cykl i strasznie się cieszę, że jesteście z nami. Super, że jest nas tak dużo. Bałam się, że... Kiedyś tu były wypełnione sale po brzegi. Bałam się w ogóle, jak to będzie. Czy wy się będziecie, drodzy Państwo, bać, przychodzić i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście jesteście, więc możemy zaczynać. A ty się bałeś się? Tyle, co se zadałam szyku, to se zadałam. Chciałam powiedzieć, że zastanawiałam się, słychać ich, wiem, oni to robią specjalnie, zastanawiałam się, czy ja to potrafię jeszcze robić. Myślałam, przyjdę w tenisówkach, włożyłam obcasy, brawa, dziękuję bardzo. Nie, myślę, że potrafię. I co se zadałam, to se zadałam, bo teraz, proszę Państwa, pojawią się faceci, którzy zagarniają przestrzeń. Mało tego, nie mam o to w ogóle pretensji, bo ich kocham i uwielbiam. Zwłaszcza jednego drania. Myślisz, że nie ma o to pretensji? Nie ma? Nie będzie miała pretensji. Może mieć pretensje. Bo go znam dłużej od tego drugiego drania, którego też kocham. Więc kocham, dłuższą wysługę lat mam u Boberka Jarosława! No i to jest antre. Proszę usiąść ładnie. Jarek Boberek. Krótszą wysługę lat, ale uwielbiam tego drania, jakim jest Misiek Koterski. Iha! Iha! Chodź. Proszę, wyłączamy telefony. Teraz od żon telefonów i od narzeczonych i kochanek nie odbieramy. Teraz jest show. Nie mogę teraz rozmawiać, bo na scenie jestem. No, oddzwonię potem, dobra? Okej, dzięki, cześć. To podobno u Krysi Jandy ktoś na spektaklu odebrał telefon wśród publiczności i mówi, nie mogę, jestem na spektaklu. Takie sobie. Tak. Mhm. Wszyscy słyszeli. Na szczęście u nas nie można tego powiedzieć, bo jest dopiero początek. Chłopaki, jak się czujecie? Świetnie. Misiek? Ja bardzo dobrze. Grzechem byłoby narzekać. Nie wiem, czy wiecie... A Misiek nie lubi grzeszyć od jakiegoś czasu. Tak. Nie wiem, czy wiecie, kochani, że rozmawiamy z kumplem Donalda Tuska, Miśkiem Koterskim, więc dzisiaj... Brawo. Dzisiaj panowie... Można pluć, można klaskać. Świat się podzielił. Prosił mnie na lotnisku o zdjęcie, nie mogłem mu odmówić. No. I co się zadziało na Instagramcie, to się zadziało. Od razu zostałeś wmieszany w kampanię. Misiek, poczułeś to? Nie, w ogóle tego nie czuję. Słuchaj, w tyle rzeczy już byłem wmieszany, więc w afery narkotykowe różne, więc jakby kampania, nie wiem komu to zaszkodzi bardziej, jemu czy mi. Słuchajcie, ale naprawdę... Jestem jakby już tyle lat jestem w tym zawodzie i powiem, tyle przeżyłem różnych, że tak powiem, niespodziewanych rzeczy, jeśli chodzi o ocenę czy o hejt, nawet rzeczy, które jeszcze takich programów, którzy ludzie nie widzieli, a już je nienawidzili, a potem kochali, jak zobaczyli, więc już jakby jestem ponad tym. No już, ale w polityce jesteś od niedawna, nie?
Nie, słuchajcie, no zresztą dzisiaj myślę, że wiele ludzi mogło być zdziwionych. Ja w ogóle z polityką się nie zajmowałem, nigdy się nie zajmuję, bo po prostu szkoda mi na to czasu. Mam w Polsce wszyscy się zajmują polityką. Ale oprócz mnie, to zawsze jest wyjątek, który potwierdza regułę. Wszyscy myśleli, bo taki zawsze to jest stereotyp, że jestem zapisem, bo jestem bardzo osobą wierzącą, kocham Jezusa. No dzisiaj się pewnie zdziwili, jak Tusek się nawinął do zdjęcia. No ale co ja już mogę są, na to? Ja mogę być tylko, sobą i polityka, od razu mówię, ja chciałbym być jak najdalej, więc jeśli możemy przejść do artystycznych tematów, to będę wdzięczny, bo szkoda mi czasu na politykę. Misiek, no nie będziesz mi mówić, jak mam żyć, ja uważam, że... Ale ty chciałeś, żebym wypluł od razu gumę, od razu na wejściu mi mówiłaś, jak mam żyć, więc, więc teraz odbijam piłeczkę. Ty, Misiek, mistrzu ciętej riposty, no są takie zasady, że na scenie raczej jak nie jesteś w roli, to nie żujesz gumy, chyba że się mylę, Jarosławie. Mylę się? To ja mam jako autorytet wystąpić, tak? Tak. Ja ci coś powiem. Misiek jest takim... Misiek jest Misiek. Dziwnym... Wszystko wolno. Zawsze inaczej chodzącym po świecie człowiekiem. I Misiek, czy żuje gumę, czy nie żuje gumy, to i tak się bardzo no, wyjątkowo prezentuje i rzuca się w oczy. W związku z tym ja Miśka akceptuję i z gumą, i bez. Więc... Kocham cię, Jezus, dobrze, że z tobą przyszedłem. Nie, no to chciałeś, żeby wam się dobrze grało, chłopaki. No nie, rozumiem. Dobra, czyli jakieś mam takie staroświeckie pojęcie o tych, o tym, co tam na tej scenie wypada, czy no nie tak, wypada. No tak, no mi się tylko jak do kościoła wchodzi, gumę wypluwa, bo mu się potem to z opłatkiem miesza. Ale tylko wtedy wypluwa. No dobrze. Chłopaki. No. No to skoro mówiłeś, że nie o polityce, ja uważam, że twoje zdjęcie z Donaldem Tuskiem było tak cudownym, smacznym kąskiem, że nie sposób było o to nie zapytać. Ja na przykład bardzo sobie chwalę, w politykę się nie mieszam niby, ale były czasy, kiedy, uwaga, drodzy państwo, prowadziłam w TVN Style w Miasto Kobiet i miałam bardzo przyjemne rozmowy z niektórymi z polityków. I kiedy Donald Tusk się wstawił za pewną panią w Sejmie i zachował się jak dżentelmen, natychmiast poprosiłam go o rozmowę i ten wywiad był naprawdę jednym z ważniejszych i fajniejszych w moim życiu. Jak daleko jest od Tuska do Gierka? Może o Gierku porozmawiajmy. Znaczy o samym Gierku, o roli Gierka mogę porozmawiać, o przygotowaniach do tej roli, ale tak jak mówię, na tematy polityczne to ale nie to jest mój konik, nie chcę o tym rozmawiać. Jeśli chodzi o Miasto piękną. Kobiet, pamiętam, że też moja mama była u ciebie gościem i zapytałaś mnie, jak zareagowała, kiedy zobaczyła swojego syna, który na pierwszej stronie gazety pokazał gołą dupę. O. No i ja, i co powiedziała wtedy? Pamiętasz? Nie pamiętam. No widzisz, co to też była... No nic, że jest przyzwyczajona do wielu rzeczy, a to był taki, że tak powiem, mój no jakby początek kariery i pamiętam, że na festiwalu w Gdyni rzeczywiście nie wiedziałem, jakby to było dla mnie taką trudnością, że no nie rozumiałem czegoś takiego, że w ogóle może paparazzi chodzić za kimś i robić zdjęcia. No jako młody, gniewny po prostu wziąłem, jak wyszedł z tym aparatem, zdjąłem gacie, pokazałem mu tyłek. No i potem nie spodziewałem się, że to się pojawi na pierwszej stronie Super Expressu. Moja mama, no nie wiem, chyba nie była dumna. Chyba ma teraz więcej powodów ale do dumy. Ale dzięki temu poznała cię, nie miała wątpliwości, że to ty. Tak, dokładnie. Dokładnie wiedziała, że to ja, dokładnie. Dziękuję, że jesteś. Kocham cię. Ja myślałam, że Misiek doceni taką ładną paralelę, a tu piękna przypowiastka o Mieście Kobiet. Ja bardzo miło wspominam tę wizytę, ale nie pamiętałam, że o gołą dupę zapytałam. No, zapytałam o to, co było na czasie. No więc Gierek, podobno ty se tego Gierka załatwiłeś w sposób bardzo barwny i zabawny. No, czy załatwiłem? No to myślę, że to... Załatwiłeś w cudzysłowie. Tak, z góry, że to spłynęło. Powiem szczerze, ja jestem z rodziny filmowej, jak państwo wiedzą. Wychowałem się od dziecka w takim magicznym świecie filmowym, począwszy od tego, że na początku jako mały chłopiec totalnie nie rozumiałem, kim jest mój tata. Jak pytano mnie w szkole, kim jest mój tata, to mówiłem, że lekarzem albo adwokatem, a dzieci mówiły, kłamie, reżyserem, a ja wtedy się zapadałem pod
pod ziemię i się wstydziłem, bo sobie myślałem, kto to jest ten obibok reżyser. Mama idzie na ósmą do pracy, pracowała jako nauczycielka w szkole, uczyła klasy 1-4. No i ona ciężko dla mnie pracowała, a ojciec wstawał gdzieś tam o 9, zamykał się w pokoju, coś tam bazgrał. Mówię, nie no, co to za leń jest, nie wiem totalnie, co to jest za zawód. No ale z czasem rzeczywiście pewnego dnia, wtedy w czasach, kiedy ja się urodziłem w telewizji, albo była niewolnica Izaura, albo taniec na lodzie, albo dla dzieci Pan Kleks. Ja byłem ogromnym fanem Pana Kleksa i słuchajcie, tak jak nigdy gdzieś tam ten mój ojciec w moich oczach nie był jakimś moim idolem, to pewnego dnia wracam do domu, w drugiej klasie podstawówki, z workiem na kapcie, wchodzę, patrzę, a tam mój tata siedzi z Panem Kleksem na Pomidorowej. I tak mnie to po prostu potrząsnęło. A Jarek Boberek jeszcze nie był wtedy takim słynnym głosem, żeby dubbingować Froncza, dubbingować Kleksa, no. Do tej pory nie jestem. Piotra Franceskiego nie można i nie należy dubbingować. To prawda. To byłby grzech śmiertelny. To prawda, może odezwać się w jakiejkolwiek sprawie. Można mieć pięknie. To szczęście, że można się z nim przyjaźnić, z nim spotkać w pracy, podglądać go, posłuchać. Tak, to jest ogromne szczęście. To prawda. Nie, to w ogóle nie wolno dotykać twórczości Piotra Franceskiego. Nie. No. Zrobiło się poważnie i ja tylko powiem szybciutko, bo dokończę tu. No właśnie, co z tą Pomidorową? I słuchajcie, dla mnie to nie był oczywiście Piotr Franceski. Jeszcze tak się złożyło, że wtedy on zapuszczał brodę do jakiegoś spektaklu. No nie była ona taka doklejana jak u Pana Kleksa, ale było to bardzo realistyczne. I pamiętam, że siedziałem, moja mama podała knedle, ja tak siedziałem, patrzyłem, jak oni rozmawiają i ten mój ojciec... Czyli na drugie były knedle. Tak, i słuchajcie, i Piotr Franceski w końcu wyszedł, zamknęły się drzwi, a ja puściłem pawia z nerwów. Do dzisiaj knedli nie lubię, bo tak tyle mnie to emocji kosztowało. I pamiętam, że już następnym razem, jak pani pytała, kim jest mój tata, to ja mówiłem, nie wiem, ale za to zna Pana Kleksa. I wszystkie dzieci tak patrzyły, więc to niesamowite. I tylko odpowiadając na twoje pytanie z Gierkiem, no szczerze mówiąc, no nigdy nie w moim takich marzeniach filmowych, artystycznych, no przyznam się bez bicia, nie wyobrażałem sobie i nie myślałem, o Jezu, jakby to było, jakbym mógł zagrać rolę Gierka. No nie miałem tego, ale podobno tak załatwiłeś sobie to żartem. Tak, no właśnie, zaraz o tym opowiem. I słuchajcie, i robiłem akurat taki film Crime Story, Love Story. Marzena, mamy czasu w ogóle na to spokojnie? Tak, ale szybciutko powiem. Na podstawie 6 godzin filmu później. takiego hip-hopowca Kalego. I zapytałem reżysera i producenta, mówię, słuchajcie, jakie macie dalsze plany? I oni mówią, że robią film o Gierku. Miał tam występować jeden z aktorów, nie będę mówił, który, takie były plany, ale ten reżyser mówi, kurde, jak ty byś to zagrał, to by była sprawa, to jest ryzyko, to by chciało nam się robić. Ja myślałem, że to takie żarty są po prostu, że takie wygłupy, ale ten producent gdzieś go tam olśniło, doznał olśnienia, gdzieś sobie to wszystko przemyślał i miesiąc później dostaje, słuchajcie, telefon i dzwoni do mnie właśnie producent i mówi, słuchaj Michał, właśnie dostałeś główną rolę u mnie w filmie, zostałeś Gierkiem. No i tak to się, że tak powiem, spełniło. Nie mogę powiedzieć, że marzenie, ale rzeczywiście wtedy serce zabiło mi kilkukrotnie mocniej, no i zaczęła się wielka, wielka filmowa przygoda. Oczywiście jak ona się skończy, to już wy, widzowie, ocenicie. 20 którego? Października premiera? 14 października premiera, taka, że tak powiem, bankietowa, a potem 15 już Gierek, miejmy nadzieję, wchodzi do kin. No jeśli się nic nie wydarzy, dzisiaj nic nie jest pewne. No. Dzisiaj nic nie jest pewne i nie ma się co przywiązywać do pewnych rzeczy, dlatego cieszmy się tym, co jest tu i teraz. I teraz dajmy chwilę, żeby Misiek odsapnął i wbijmy się w tę Marzena. W tę lukę. Misiek, wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, Misiek tyje 17 kg, na pół roku 20 się zamyka, żeby tym Gierkiem być. A tymczasem Jarosław Boberek opiera się i opiera pewnemu reżyserowi, który jest tak fajnym człowiekiem. Znaczy ja go nie znam jako reżysera, tylko jako aktora. Jest cudnym człowiekiem, nie dość, że zdolny, to jeszcze przystojny. Mówią o nim Mandes. On mówi, Boberek, zagraj u mnie. Boberek mówi, nie,
daj spokój, nie zawracaj mi głowy. Aż w końcu dochodzi do spotkania. Gorąco tu, nie, Boberku? No, tak. Chcecie wachlarze, chłopaki? Strasznie, nie, dziękuję. Bardzo dramatycznie Marzena to przedstawiła. Tak, też było, Boberku. Tak, Boberku się opierał, on nalegał taki przystojny. No i wreszcie ja uległem. No faktycznie, no, na wdzięku mu nie zbywa i bardzo miłym człowiekiem jest. Nie, no, wiecie, to jest taki... Chodzi o film The End. No taki film The End niebawem trafi do kin. Tomasz Mandes jest jego reżyserem. No i jakiś czas temu powstawał ten projekt. No i zderzyłem się z tym projektem i na poziomie czytania scenariusza powiedziałem, że chyba nie chcę w tym wziąć udziału. No i oni ci właśnie, twórcy, mnie bardzo, bardzo przekonywali, że oczywiście zwolnili scenarzystę, że będzie to zupełnie inny zespół pisał, ale jakby czy sama idea mi odpowiada, czy to jest dla mnie coś, w czym warto wziąć udział. Mówię, no tak, pomysł jest super, ale jak to zostanie przedstawione? No na razie nie ma materiału. No i no, jakby nie byłem odosobniony. Pozostali obecni twórcy, ci ostateczni, którzy trafili do tej produkcji, aktorzy, moi koledzy wspaniali, również mieli te wątpliwości. No i jakby gdzieś tam w takim panelu dyskusyjnym, który się odbywał jakoś tam spontanicznie, no myśmy się zgodzili wziąć w tym udział, a powstał bardzo ciekawy, interesujący scenariusz, gdzie 7 celebrytów, tak powiem pokrótce, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i nie spoilerować, 7 celebrytów spotyka się online i bierze udział w grze i w pewnym momencie wszystko wymyka się spod kontroli i no dochodzi do bardzo, bardzo grubej manipulacji i no i się z tego robi jakiś taki horror. Spotykacie się w grze, spotykacie się w internecie i nie wiem, czy coś takiego było, że aktorzy, którzy grają ze sobą w jednym filmie, tak naprawdę nie spotykają się na zdjęciach. No właśnie, i to było niesamowite. I dla każdego z nas biorących udział w tym filmie to było pierwsze takie doświadczenie w życiu. I myślę, że chyba nigdy do tej pory czegoś takiego, myśląc już jakby szerzej, poza nasz polski horyzont, nie doświadczył, nie przeżył. Bo jak pokazać jeden do jeden, w tym samym momencie, w tym samym mojej przestrzeni czasowej, 7 aktorów, no i żeby to było wiarygodne, no i jakby technologicznie możliwe, no krótko mówiąc, z powodów technicznych, drodzy Państwo, to jest szalenie trudne. No i Tomek wymyślił to, spotkaliśmy się kiedyś wszyscy, zagraliśmy te wszystkie sceny ze sobą, te sceny internetowe, a potem każdy grał sam. Każdy miał po 4 dni zdjęciowe. Rzecz się działa w ogóle nocą, bo chodziło o to, żeby było sztuczne światło. Chodziło o wrażenie, że oni siedzą i jest późno i są zamordowani. I chodziło o to, żeby nie tworzyć tej nocy sztucznie, tylko żeby ona była faktycznie i żebyśmy my też byli troszeczkę tacy wczorajsi przez tę późną porę, co się chyba udało. No i gadaliśmy sami ze sobą i to był tak przedziwny plan zdjęciowy, bo ucho, czyli to, co się dzieje, bo odtwarzano nam całą tę scenę, którą zagraliśmy, te wszystkie sceny, które zagraliśmy będąc wspólnie na tym jednym spotkaniu, mieliśmy to wszystko w uchu i graliśmy do oka kamery, udając, grając, pokazując, że my tam ich wszystkich widzimy na tym naszym ekranie monitora. I reagujemy na bieżąco na to, co tam się odbywa. I dochodzi do awantur, dochodzi do wybuchów śmiechu, no i tak dalej, no jak normalna, tam się normalna historia toczy, bardzo burzliwa. Więc to ucho, czyli to, co się dzieje, to, co jest odtwarzane, miał dźwiękowiec, miał reżyser, operator i ja. A cała reszta planu zasypiała. I były takie 12-minutowe ujęcia, kiedy to przedziwnie, to z zewnątrz przedziwnie wyglądało, bo jest po prostu cisza. To się wszystko odbywa w uszach tych czworga i co chwilę jest takie, ha, ha, ha. Nie. O, zwariowałeś. Potem długa pauza i ja nie wytrzymuję, albo ktoś, no i,
No przedziwny plan zdjęciowy i tak przez 4 dni. Nie chciałbym tego nigdy więcej powtórzyć, powiem szczerze. Wystarczy mi to jedno doświadczenie. Super, naprawdę super, ale to męka była. No ale mam wrażenie, że się opłaciło. Jeszcze filmu nie widziałem, ale dużo o nim słyszałem. Pod koniec sierpnia. Tak, bodajże 20 sierpnia. The End z Jarosławem Boberkiem. Nie tylko, Tomasz Karolak. Karolakiem. No już, no dobrze, no to mów z kim. No proszę bardzo. Proszę, ale proszę. Aleksandra Popławska. Piotr Witkowski, Paulina Gałązka. Proszę. Przemysław Sadowski. Ola Popławska chyba jeszcze. Mówiłem, Ola Popławska. Okay. No i już, jeżeli wymieniliśmy 7, to już. Dobra. Sandra Kubicka. Panowie, czy lubicie słowo celebryta? Michał Koterski. Tak. Mi nie przeszkadza. No, jesteśmy celebrytami, jesteśmy artystami, aktorami. Chyba ty. Tak jak albo bywamy, tak jak to ludzie nas określają, taki to jest zawód. W sumie jesteśmy określani przez swoich widzów, więc nie ma na co się obrażać. No. Ja tak z tego nie odbieram. Znaczy, szczerze, przepraszam, jeżeli kogoś urażę, mam to w dupsku. Ja, nie wiem, chodzę po prostu do roboty jak każdy inny człowiek. Taki mam zawód, a nie inny, tak zarabiam pieniądze, a jakby taką, no takim odpryskiem jest, powiedzmy, przepraszam za słowo, popularność. No, nie uprawiam tego zawodu dla tej popularności, nie robię tego dla poklasku. Jasne, że dla aktora jest bardzo ważny odbiór. My bez państwa aprobaty, bez waszych emocji, bez waszych uśmiechów, radości, łez, nie funkcjonujemy. No jeżeli nie jesteśmy w stanie wywołać w was takich emocji swoimi emocjami, to znaczy, że powinniśmy zmienić zawód. I ja lubię te spotkania i dzięki nim zarabiam pieniądze, ale nie robię ich po to, żeby być, nie wiem, celebrytą, czy tam być sławnym z tego, że się jest sławnym. No, no po prostu, no tak, tak jest. No gdzie drwa robią, tam wióry lecą. No. Każdy jest inny, ja lubię, zatem ja za to lubię błyszczeć. Co mogę powiedzieć? No. Co do nie tego? Będę oszukiwał, nie będę oszukiwał. Miśku, co do tego nie każdy mamy ma prawo wątpliwości. Do swojej małej gitarki, no. Dlatego chciałam, wiesz, na początku tak chwilę postać sama na scenie, bo no tak to jest. Wchodzisz, zagarniasz wszystko i jeszcze ludzie za to cię kochają i tak jak powiedziałam, nie mają o to pretensji. Ale zdarza się czasem tak, że człowiek gra, dzisiaj zagracie, nie podejrzewam o to naszej świnoujskiej publiczności. O, fajne słowo, świnoujska publiczność. Aleksandra Świnoujska. Nie tak mi się skojarzyło. Przecież. Ja rozumiem, oczywiście. Ja kiedyś prowadziłam program w telewizji, znaczy program poranny, ja wszystko rozumiem, jak to mawiają. No w każdym razie zdarza się tak, że grasz i jest zima. Na sali jest zima i nie ma odbioru. Co wtedy? Wtedy niedoświadczony aktor zaczyna dociskać. I wtedy jest już kompletna klapa. I co? Wytłumacz państwu, co to znaczy dociskać. Najlepiej na przykładzie. No to znaczy, że się frustruje i zaczyna grać coraz głośniej. I zaczyna kłamać coraz bardziej. I uciekają mu tematy i nie przychodzi... Jak ja to mówię, nie załatwia sprawy, tylko po prostu załatwia siebie i no i wtedy jest masakra. No, a bardzo często niestety to się zdarza w wypadku przedstawień komediowych, kiedy wiadomo, w tym miejscu oni się zaśmieją, zawsze się śmieją i nagle jest cisza, plaża, nic. Wow, i to jest deprymujące. Idziemy dalej, znowu jest taki pewniak i znowu cisza. No i to w naszej gwarze zwykło się mówić, że są Węgrzy na widowni. No i okazuje się, że cała sala Węgrów. No, no i różne są tego przyczyny. No nie zawsze jesteśmy w stuprocentowej formie. Boberku, ale czasem... Ale nie zawsze publiczność jest jakby przygotowana na takie zderzenie, na takie spotkanie. Czasem jest przypadkowa. Kiedyś na spektakl przyszło 60 głuchoniemych na przykład. No. I stąd się to też wzięło. I to nie byli Węgrzy, to byli nasi rodzimi głuchoniemi. I którzy się dość głośno zachowywali, ponieważ chodzili między sobą i cały czas sobie opowiadali językiem tak o swoich wrażeniach i co kto z tego zrozumiał.
I że tam emocja tamtego to była taka, że moim zdaniem to jemu chodziło o to i tam sobie to opowiadali. Ale dowiedzieliśmy się o tym, że są tak szczególni widzowie dopiero po spektaklu. To musiało się wam trochę grać dziwnie, prawda? No właśnie tak mówię. No. Ale Boberku, każdy z aktorów, taki już wydaje mi się bardziej doświadczony, ma parę takich patentów, które próbuje zastosować. No, głośniejsze granie, jak coś zrobi, coś właśnie dociśnie, są takie myki i wtedy no musi zadziałać. No musi albo nie musi, no to ja bym specjalnie na to nie liczył. No, ale... Pewne rzeczy trzeba zweryfikować, jakby przemyśleć swoje życie, nie wiem, swoje życie w tym spektaklu. To są różne drogi dochodzenia do sukcesu. Misiek, masz takie patenty? Czy no, Miśkowi się to nigdy nie zdarzyło, nie, żeby ja nie powiem, było reakcji? Nie, ja słucham właśnie Jarka i rzeczywiście, no ja nie jestem aż tak doświadczonym aktorem teatralnym i rzeczywiście na początku, jak zacząłem grać w teatrze, to był dla mnie szok, że jeden spektakl był inny od drugiego, że na przykład widzowie w niedzielę już na tą późniejszą godzinę są już tacy głową w poniedziałek i się mniej śmieją niż ci na wcześniejszą, ale wtedy tego nie wiedziałem, strasznie to przeżywałem i to, co mówi Jarek, to były dla mnie bardzo trudne momenty na początku, kiedy jednego dnia spektakl tak żarł na maksa i się wszędzie ludzie śmiali, a tu nagle jest jakaś ta sytuacja, gdzie w moim mniemaniu powinni się śmiać, a tu cisza. I to mnie strasznie spinało. Kto ci to roztłumaczał? Sam sobie to roztłumaczałem przez doświadczenie. Im więcej grałem, tym bardziej uczyłem się widowni i tym bardziej akceptowałem, że to może być inaczej. I też akceptowałem, że są takie spektakle po prostu, gdzie ludzie się mniej śmieją. To też z takiego doświadczenia już potem filmowego też mi, no co tu, nie będę dużo ukrywał. Ja mam tego swojego ojca, którego zawsze w sprawach zawodowych o wszystko pytam i on mi też coś takiego jakby wpoił i uświadomił, że ludzie mają różnego dnia różne nastroje i to, co gram jednego dnia, żebym na siłę nie starał się uzyskać tego, co było dzień wcześniej, bo dzień wcześniej mogłem być w zupełnie innej formie, w zupełnie innym nastroju, a dzisiaj jestem w innym nastroju, żebym się po prostu skupiał na chwili, był tu i teraz i akceptował też widownię, która dzisiaj może reagować troszkę mniej. Ja mam też na to taki już sposób mój prywatny, który mi pomaga bardzo. Ja się przed każdym spektaklem modlę i oddaję to górze i jakby już przestaję mieć takie lęki. Czy się śmieją, czy nie śmieją. Ja po prostu już przychodzę. Wcześniej tak mi zależało, żeby się śmiali, żebym ja był taki zabawny, błyskotliwy. A po prostu po jednej z rozmów z takim księdzem, który mnie zapytał, słuchaj, czy ty się modlisz przed swoją pracą, przed spektaklem? A ja mówię, no nie, no gdzie tam, po co mam się modlić? A on mówi, no słuchaj, zobacz, jak ci wielcy piłkarze, no Ronaldo czy Neymar, zawsze się modlą, robią znak krzyża i że wytłumaczył mi, że każdy jest jakby powołany, żeby służyć drugiemu człowiekowi i że ja po to wykonuję przede wszystkim ten zawód, żeby nie błyszczeć, co mi się wydawało, że po to mojego tylko po to, żeby służyć drugiemu człowiekowi, że człowiek przychodzi po ciężkim tygodniu pracy, płaci ciężko zarobione pieniążki za swój bilet, a jestem od tego, żeby dać mu jakąś rozrywkę i do mnie należy zrobić to najlepiej, jak potrafię, więc ja po prostu rzeczywiście modlę się do Boga, dziękuję Mu za to, że mogę służyć drugiemu człowiekowi i mam akceptację na Jego odbiór i jedyne, co mogę zrobić, no to wykonać swoją pracę najlepiej, jak potrafię. I dlatego Misiek w czasie spektaklu. I dlatego Misiek, w czasie spektaklu jest jedyną błyszczącą, taką świecącą osobą. Taki blask od niego bije. No. Naprawdę. Wszyscy na ciemno, jest a objawieniem. Misiek świeci. Tak. Jest objawieniem po prostu. Znaczy, tak naprawdę jedyna metoda w takiej sytuacji to po prostu przypomnieć sobie, po co tu się jest i co tu trzeba zrobić na tej scenie i się skupić i skoncentrować, ponieważ tak jak tutaj Misiek nadmienił, widownia widowni nierówna. Czasem przychodzą ludzie nawet na farsę, na coś śmiesznego, z jakimś takim, nabożnym takim przeświadczeniem, z takim, że tak i zaczynają się wzajemnie uciszać, że ktoś spontanicznie na coś reaguje. Jest taki cicho, jak gdzie pani jest? Proszę się zachowywać. Jest pani w teatrze. I, no i to jest wtedy źle, nie? Bo jak jest więcej tych właśnie
co tak w taki sposób nabożny traktują to miejsce, trochę zachowują się jak w świątyni, to jest źle. Spektakl musi mieć swoich klakierów. Ja tak sobie kiedyś, przyglądając się temu, stwierdziłem, że wystarczy dwóch, trzech takich ludzi, którzy są, powiedzmy, pokroju miśka, czyli reagują spontanicznie i mamy załatwiony mojego spektakl też. In plus. Mojego o, też. Ja też świetnie no. rozpędzam publiczność. I po prostu i te osoby właśnie są takimi klakierami, które pociągają resztę publiczności. Nagle się wszyscy świetnie czują, świetnie się bawią i jest ta-da i ha-ha. No ale jeszcze misiek, spektakle. To jest tak, że na przykład jak nie powiesz, że idziesz na jakiś spektakl kolegom i idziesz im, oni nie wiedzą, idziesz im podziękować za kulisę, oni mówią, słyszałem cię, zwykle mi się super grało. I w przerwie mówimy, słyszałeś Rogalska jest, słyszałeś Koterski na widowni i to my tak pomagamy. Mam kolegę, który Franceskiego udaje na widowni. Ale udaje go tak, że mu się nie podoba. No. A on potem jest za kulisami, ty jest Frączu, nie podoba mu się. O, to jest Bartek Opania, który udaje Frącza? Proszę? Nie, żarcik taki, żarcik, żarcik. Żarcik. Taki żarcik. Dobrze, panowie, idąc jakby... Od tego błyszczenia, od tego bycia celebrytą i traktowania... Czyli znowu o miśku będzie, no to dobrze. Nie, ale to jest taka praca z ego, to wasze aktorstwo, to występowanie na scenie. Jak z wami wytrzymać w domu, jak wytrzymują, misiek z tobą nie wytrzymują ostatnio, chyba że coś się zmieniło. Coraz krócej trwają miśka związki. Ale ja uważam, że ten ostatni był bardzo udany, gdyż jego owocem jest twój wspaniały syn. I teraz uwaga, jak z wami być, jak być z kimś takim, żeby mu tego ego tak no, nie rozbuchiwać, żeby ono nie było takie totalitarne, żeby gdzieś był jakiś kontakt z rzeczywistością. Z drugiej strony, jak was wspierać? Znaczy, chcę powiedzieć tak, że ja podziwiam wszystkie partnerki Miśka bardzo, bardzo dużym szacunkiem te kobiety darzę. Podziwem też. A ja w domu jestem bardzo spokojny. W ogóle, znaczy, tak, no, zawsze ludzie gdzieś tam zewnętrzni mówią, o, ale pani musi mieć wesoło w domu. Różnie z tym bywa. Magdzie Majewskiej, żonie Szymona, tak wszyscy cały czas mówią. I ona tego szczerze nie cierpi, że jej tak mówią. No tak, ale szczerze, naprawdę jest wesoło, tak sobie myślę, no. Boże, po co przeżyć życie w smutku? No, szkoda na to czasu. Nie wiadomo, co za zakrętem, więc no, szkoda marnować. Ale nie zawsze się udaje, no wiadomo. No. Ale my czasem tu... jest górka. No czasem jest górka, ale jak właśnie z takim facetem, który będzie mi, misiek, ile się przygotowywałeś do Gierka? Pół roku? Który mi mówi, przez pół roku nie każ mi robić zakupów, przez pół roku nie zawracaj mi gitary, bo mam ważniejsze sprawy. Bo się przygotowuje do filmu tak, mojego życia. Czy gram Gierka, czy nie gram Gierka, to i tak swoje tak zwane obowiązki domowe, jeżeli oczywiście jestem na miejscu, spełniam, bo mi to sprawia przyjemność, frajdę i jak gdzieś trzyma mnie na ziemi, że jak tak nie odlatuję. Oczywiście są jeszcze noce, no i tak. A misiek, są jeszcze noce. No ja jak dacie powiedzieć, no tak, rodzina śpi. Patrz, udało ci się... Słyszałeś, co powiedział misiek? Jak nie. dacie powiedzieć, widzisz? No bo nie, no bo mówisz za mnie, jak u mnie w domu jest. No to jak wiesz lepiej, to po co pytasz? No to po co pytasz? To, ale nie, widzisz, ja już się tak. denerwuje, nie, że nie ja się być. Nigdy nie denerwuję. Nie znasz mnie nerwowego. O Jezus, to by ten namiot zabrzmiał stanął w ogniu. Groźnie. Nie, słuchajcie, ja powiem szczerze, no moje związki jakby wcześniej się rozpadały, ale to na pewno nie ze względu na na wykonywanie mojego zawodu, tylko na moje głębokie uzależnienie od alkoholu i od narkotyków. Rzeczywiście to mało kto mógł wytrzymać i zresztą, kurczę, no te związki trwały coraz krócej i no i szczęście dla tych kobiet, bo rzeczywiście życie z człowiekiem uzależnionym to jest piekło i dla tej osoby uzależnionej, i dla tej drugiej, no jest to ciężka choroba. Ale jeśli chodzi o mój jedyny związek w trzeźwym życiu z moją partnerką, byłą Marcelą, mamą mojego syna, no to trzeba byłoby jej zapytać, jak ona to wytrzymywała przez ten czas. No bo ja nie wiem, ja to potwierdzę, to ty mówiłaś, ja posunąłem się dalej, kiedy ja dostałem rolę w Gierku, po prostu powiedziałem Marceli, słuchaj Marcela, ja
nie zagram tego gierka, ja muszę się nim stać i muszę się po prostu na pół roku wyprowadzić z domu i skupić tylko i wyłącznie na tej roli. I zapytałem jej, rozumiesz to? Ona mówi, nie, nie rozumiem, ale jeśli się kogoś kocha, to robi się dla niego rzeczy, których się nie rozumie. Tak, niestety, powiedziała, to pięknie tak, powiedziała bardzo. Pięknie. Niestety nasz związek w ogóle był no jakby też w kryzysie i u nas wszystko szybko się działo. Ja troszkę chciałem nadrobić czas. Kiedy poznałem Marcelę, to już po 10 dniach miałem pierścionek zaręczynowy, po 21 byłem zaręczony, a po 2 miesiącach ona już była w ciąży, więc jakby generalnie to bardzo szybko wszystko się odbyło. Zanim zdążyliśmy się poznać, już wybieraliśmy szpital, położną, szkoła rodzenia i tak dalej i już szybko remontowaliśmy mieszkanie. Z Miśkiem żyje się szybko, tak? Tak, szybko, no i krótko, jak się okazało. Nie, no i kiedy już, że tak powiem, mój syn się urodził, opadł ten pierwszy taki kurz lękowy, jak tego małego człowieczka obsłużyć i tak dalej. Zaczęliśmy się poznawać, a gdzieś ta moja, no taka przysłowiowa kariera zagarnęła ten cały czas, albo ja go po prostu nie potrafiłem podzielić między moją partnerkę. No i w tym momencie kryzysowym takim przyszła rola gierka i ja się wyprowadziłem i kiedy już wróciłem, to powiem szczerze, nie było co zbierać, więc powiem szczerze, że no, oczywiście każdy jest inny. Jarek to potrafi pogodzić, ja na razie nie. Albo może potrzebna, nie wiem, jest osoba, która potrafi to przeżyć. Ja się nie dziwię Marceli, bo ona mi nieraz mówiła, słuchaj Michał, no ja chcę mieć faceta w domu, chcę, żeby do kogoś wracać, żeby ktoś poświęcał mi czas, a ja na ten czas nie byłem w stanie poświęcić. No nie umiem rozdwoić. Tak no się, ale facet no. też wychodzi do pracy, nie? To chodziło pewnie o jakąś harmonię, równowagę. Ale teraz powiedzcie, no. ponieważ właściwie to nie wiem, czy my rozmawiamy godzinę, więc chciałabym jeszcze jeden ważny wątek poruszyć, bo pamiętam 100 lat, 100 lat, niech żyją nam, Jarosław Oberek, Misiek Koterski, bo pamiętam nasze takie rozmowy z Jarkiem i radiowe i telewizyjne i ty, Boberku, znakomicie uwielbiałam twoje opowieści o twoich synach i wiesz, no świadczące o tym, że macie super kontakt. I to te role ojca i znani ludzie lubią podkreślać, jaka to ważna rola, mówią często, że najważniejsza, ale coś w tym zawodzie takiego jest, znowu to jest pieśń o ego, coś w tym zawodzie takiego jest, że jak przyjdzie co do czego i przyjdzie ta rola życia, no to ona jest na pierwszym miejscu. I po prostu robisz wszystko, oddajesz się tej roli bez reszty i chcesz, żeby to inni łapali to, czym ty chcesz się zwolnić na moment dłuższy lub krótszy z tej odpowiedzialności. To znaczy, no tak, jest taki model, to jest taki aktor, bohater, który uderza gdzieś tam do swojej samotni i tworzy ten jeden, jedyny, niepowtarzalny wzorzec tego bohatera, którego ma tam stworzyć. No, z całym szacunkiem, tak, dla tego artysty, super. Poświęca się bez reszty, zatraca, rozpada mu się związek, nie ma kontaktu z dziećmi. Oczywiście no, nie muszą być aż takie drastyczne końce takich tych, no przecież aktorzy grają różne role i angażują się równie jak w poprzednie, no i kolejne, i kolejne, i kolejne, no. Ale, znaczy dla mnie rodzina jest najważniejsza, no ja powiem szczerze, ja oddaję się tej pracy, ale praca nigdy u mnie nie będzie na pierwszym miejscu. Znaczy, bo, no jasne, że jest taki moment, kiedy, nie wiem, dzwonię do mojego starszego syna, żeby odebrał mojego młodszego syna z przedszkola, tak, bo sam już no nie wyrabiam, a umiejętność dyslokacji po raz kolejny zawiodła. I tak, oczywiście, ale jakby, nie wiem, w myśleniu, w staraniu się to gdzieś wypośrodkować, wyważyć, żeby nie było, że ja się nagle, bach,
obudzę, ocknę, Boże, a to tak świat wygląda, a ja byłem zajęty, przez 2 lata tworzyłem tę postać, super. No, a tu już nie ma czego zbierać. No to nigdy nie doprowadzę do takiej sytuacji. Zawsze mam z tyłu głowy, że gdzieś oni są, że gdzieś jakieś są ich oczekiwania wobec mnie. No i jestem, nawet jak nie mogę być, to jestem. No, to wiszę na telefonie, to mówię, przepraszam bardzo, ja muszę się skontaktować z rodziną. I no nie wiem, no nie zdarzyło mi się zatracić tak, żebym zapomniał o rodzinie. Na parę godzin, jasne. Ale nie na dni, tygodnie, miesiące, mimo jakichś wyczerpujących prób, przygotowań. To jest fantastyczne, ale... Ale Misiek powiedział tutaj taką rzecz, że on musi się stać tą postacią. No Boże, każdy ma swoją drogę i każdy ma swój sposób poszukiwania. Jakby ja nie mam monopolu na rację, ja nie mówię, że tak należy, tak trzeba. Nie, ja nie mówię, tak że masz, tylko... No... Tylko po prostu, no ja tak o tym myślę i no moja partnerka życiowa obecna, ona lubi się zatracić w pracy i faktycznie tak jest, że ja mówię do chłopaków, no wiecie, teraz musimy zewrzeć szyki, przez jakiś czas nie będzie mamusi. No i mamusia gdzieś tam odfruwa w te swoje zawodowe rejony i okej, jakby nie traci naszego szacunku, miłości i my jej wręcz w tym pomagamy. A ja mam inaczej, no ja potrafię jakoś tam jakąś jeszcze tam sobie jedną nóżkę znaleźć, żeby tak nią trochę w domu postać. No, cokolwiek to znaczy, no, czy to telefon, czy nawet jakaś tam, nie wiem, niespodzianka, surpryza wykonana przez umyślnego, który nagle się objawi jak Filip z Konopi z czymś tam. I o Jezu, to taty? Tak, tata. No i oni wtedy mają cały czas w sobie, to, obok że siebie. Ojciec jest, że ojciec myśli, jest, no, tak. Myśli. No, mm-hmm. Taty nie ma, tata jest zajęty, ale no, gdzieś tam. No, mm-hmm. A Misiek robi wszystko na 200%. No ja powiem tak, każdy ma inaczej, nie będę tu oszukiwał. Ja powiem szczerze, kocham mojego syna nad życie, ale też ostatnio taką mądrość usłyszałem i to mi otworzyło oczy, że nieważne jest dla drugiego człowieka, jak ja go kocham w moim mniemaniu, tylko czy on czuje się kochany. I to myślę, że mój syn mi wystawi za jakiś czas po prostu tak zwany rachunek, czy czuł się kochany. Bo ja mogę sobie mówić, że ja go kocham i robię dla niego wszystko, ale to najważniejsze jest, czy on rzeczywiście tak to odczuwa. I zobaczymy. Ja, no... Też nie będę tutaj oszukiwał, jak zaczynałem pracę nad tym Gierkiem, ja inaczej nie potrafię po prostu, ja nie umiem tego podzielić. Ja muszę się skupić tylko na tym, żeby wykonać to dobrze. To może też przyszło z domu. Mój ojciec kochał przede wszystkim sztukę i zawsze mi wpajał. Jeśli chcesz być na szczycie w tym zawodzie, musisz upuścić krwi. I to tak mi wpajał, że nie interesuje mnie temperatura 36,6 stopni. Nie? To, i ja to po prostu zawsze miałem. I powiem szczerze, mojego ojca długo nie było i często miałem świadomość, że on kocha pracę ponad wszystko. Ale ja go kochałem zawsze i to mi imponowało, imponuje mi do dziś, że jest no, takim twórcą, którego nie ma w jego zawodzie i rzeczywiście twórcą, który tylko zarabiał na sztuce, nigdy nie zrobił żadnego serialu, żadnej reklamy, utrzymuje się tylko, no ja go podziwiam za to i takiego go kocham i jestem dumny, że mam takiego ojca, aczkolwiek no nie mówię, to oczywiście też się w jakiś sposób odbija na relacjach czy na rodzinie. Ja tego nigdy nie odczułem, może też dlatego, że mój ojciec jako mężczyzna, co też ja jakby praktykuję w swojej relacji z synem, zawsze potrafił mówić mi, że mnie kocha. I zawsze to od niego słyszałem. I dzisiaj ja też, czy z moim synkiem spędzam więcej czasu, bo są takie momenty w tym zawodzie, że jestem z nim cały czas i codziennie, a są takie, że mnie nie ma, to zawsze mówię mu, że go kocham. I myślę, że no właśnie też tak z takiej obserwacji, jak patrzę, że nieważne jest, co ja mu mówię, co on ma robić, tylko ważne jest, co ja robię. I często jak go odbieram z przedszkola, to on wychodzi i mówi: tęskniłem za tobą, tata, kocham cię. No i to jest dla mnie najważniejsze, najpiękniejsze, ale nie będę udawał, że jestem idealny i nie wiem, jaki jest przepis na idealne wychowanie dziecka, bo pewnie gdyby ktoś wiedział, to by były same szczęśliwe osoby. No, ja tego nie wiem i na razie potrafię tylko tak żyć. No.
Panowie kochani, no to skoro doszliśmy do takiego punktu, ja bardzo lubię rozmawiać o uczuciach, o emocjach. Ja wiem, że Misiek, jesteś głodny artystycznych pytań, za chwilę do nich wrócimy. Ale w jakim momencie was zastałam, waszego życia emocjonalnego, jeśli chodzi o waszą definicję, wasze pojmowanie miłości? Ja nie zrozumiałem definicja pytania. Definicja miła. No to definicja, ja przed chwilą podałem, dla mnie jest prosta. Nieważne, czy ja kocham tą drugą osobę, jak ja w moim mniemaniu ją kocham, tylko czy ona czuje się kochana, czy ona czuje się bezpiecznie ze mną i czy czuje się zaopiekowana. No to jest najprostsza z definicji. No to jest tak, że ja mimo na przykład, to mogę na swoim przykładzie powiedzieć, jako dziecko wystawiające rachunek moim rodzicom, mimo że mój ojciec był pogrążony w ogromnej chorobie alkoholowej i mimo tego, że miałem... No to nie żalę się teraz, bardzo trudne dzieciństwo, które dużo mnie kosztowało strachu, wstydu, dużo takich emocji, to mimo wszystko i mimo, że moi rodzice się dosyć wcześnie rozwiedli, nie miałem pełnej rodziny, to zawsze czułem się kochany, zawsze czułem, że oni mnie kochają, że po prostu jestem dla nich ważny. No i mimo tych różnych przeciwności, takich losów, bo jesteśmy tylko ludźmi, no to myślę, że to jest najważniejsze. No taki czas, mówienie o tych uczuciach, mówienie o tych emocjach. Mimo tego wszystkiego nigdy nie czułem się porzucony i nawet moja mama, która była taką mamą idealną, a ojciec był ten tam pijak, co leżał i ciągle go nie było, to zawsze jak ja jeździłem i go tak kochałem, to moja mama mówiła, kurczę, żeby zdech ten stary wariat, mówi, jego zawsze będziesz kochał bardziej niż mnie. I ja tego nie potrafię wyjaśnić, dlaczego tak było. Może właśnie dlatego, że mój ojciec nawet w takich momentach, no nie wiem, w takim momencie jak na przykład odbierał nagrodę w Gdyni za film Dzień Świra, co wiedziałem, że dla niego jest sztuka najważniejsza i że to on kocha nad życie, to ze sceny podziękował mi i powiedział, że gdyby nie ja, to nigdy by tego filmu nie zrobił. I to wystarczyło, to był taki zastrzyk energetyczny miłości, no, że pamiętam, ja byłem w nim zakochany na całe życie. Nie wiem, jak to brawo, się robi, tato. Ale tak to po prostu jest, no. Ale tak jak mówię, każda definicja miłości jest pewnie inna, no bo każdy jest inny. No dobra, dobra, się rozgadałeś, inna. Wiadomo, no. Mów, Boberku. Każdy jest inny i każdy inaczej widzi, inaczej słyszy, no pewnie. Boberency. Ja powiem krótko, no jeśli chodzi o odpowiedź na twoje pytanie. Ja kocham i czuję się kochany, no i tyle. Definicja, ale ma zajebiście. Nie, ja też cię kocham, kurde. To oczywiście, no też. Uczucie, które jest między mną a Miśkiem, jest niepodważalne i nie do przecenienia. No my to wiemy, ale jak ty pojmujesz tę miłość? Bo ona się tam człowiekowi w trakcie życia czasem zmienia, wiesz, no jakoś tam się ona zmienia, ewoluuje. No zmienia się, no ale... Trudno podać taką, nie wiem, definicję, no tak jak opisywać emocje, no każdy ma swoją złamaną rękę i to jest jego złamana ręka i nikt nie ma, nie wiem, lepiej czy gorzej, no po prostu to jest moje, tylko i wyłącznie moje doświadczenie i tak samo jest z tą miłością, tak naprawdę to albo ona jest, albo jej nie ma i różne rzeczy, różne czynniki o tym decydują. O tych motylach w brzuchu, a potem o takim, no bo to też, no nie chcę się wymądrzać, każdy z Państwa doskonale wie, że to są jakieś tam kolejne etapy, że to jest ewolucja, ale ja bym tego przywiązaniem, przyzwyczajeniem nie nazwał. Oczywiście mówię o sobie, bo ja dalej czuję coś takiego ciepłego, niezaprzeczalnego, za co oddałbym życie. I tyle, no. No trochę się tak, przepraszam, nie, żeby ten melodramatem nie poleciało jakimś. Ale widzieliśmy, że się wzruszyłeś. Facet mówi o uczuciach. Kocham. Facet mówi o uczuciach, a zaraz się tłumaczy. Właśnie cieszę się, że to rozwinąłeś. Mi przed oczami, przez głowę mi przelecieli ci wszyscy moi, no, wspaniali ludzie. No i... Wiem, dlatego nie jesteś taki twardy, jak myślałem. Dlatego ja nigdy pracy przed nimi nie postawię. To ja w ogóle rzucam wszystko, jak trzeba, jestem u nich. Zresztą, Boże, no tam nie ma się co pompować.
i sobie medali przypinać. No po prostu tak jest i wiem, że wielu w ten sam sposób myśli, tak samo by zrobiło. No może jestem za małym artystą, może ten, no dlatego Misiek jest taki sławny. No. Nie, ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem, bo tak mnie Jarek natchnął, że ja rzeczywiście z czasem się dowiedziałem, oczywiście kiedy zacząłem trzeźwieć i kontaktować się ze sobą, bo w całe życie się specjalizowałem w tym, żeby się odcinać od swoich uczuć i emocji i w tym byłem mistrzem, ale jak już taki przyszedł czas w moim życiu, że rzeczywiście się ze sobą spotkałem, to też trafiłem na takiego jednego z terapeutów, który mi mówił i to rzeczywiście z czasem gdzieś tak poczułem, że dopóki ja nie pokocham siebie, to nigdy nie będę w stanie pokochać drugiej osoby. No bo jak można dać komuś coś, czego się nie ma? I rzeczywiście ja powiem tak, ja nie mogę dzisiaj powiedzieć, że się codziennie kocham, ale bywa, że się kocham i siebie lubię i wtedy lubię innych i innych kocham. No. Jak ich nie kochać. Jarek, powiedziałeś, że może jestem za małym artystą i gdyby nie wtrend Miśka, to ja już miałam taką gotową, taką malutką ripostę. No jakżeż możesz tak mówić, wszak jesteś królem. Yeah! Yes! A już myślał Boberek, że o Julianie nie wspomni człowiek. Czy już... No to prawda, miałem nadzieję. No. A wiem, właśnie. Ale... Znaczy to tak, taka krótka tylko dygra. Nie, Boże, żadne przekleństwo. Ja jestem szczęśliwy, to jest państwa odbiór, to jest taka zwrotna, na którą się czeka, o której niektórzy całe życie marzą. No więc, Boże, ja to przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarza i super. Natomiast ta górnolotność... opisujących zdarzenie dziennikarzy, przeprowadzających z nami spotkania, wywiady. Ja już się z nią oswoiłem. To jest normalne. Ludzie uwielbiają takie duże, mocne słowa. Król, mistrz, morderca. Miłość. No ale w tym no tak. Nie ma co ukrywać, no i... jesteś królem. No. Ale nie tylko Julianiem, przykleiło się to tylko ale... do mnie dzięki Julianowi, bo on jest królem. No więc to jest szybka analogia, król Julian od... A to Boberek król dubbingu będzie, o super. Pan jest przecież królem dubbingu. No tak, a że tych królestw jest tyle, to super. No. Ale takie historie jak król Julian albo Jerzy Sztur, który zrobił Osiołka ze Szreka, takie historie, Jarku Boberku, one są wspaniałe, bo one sprawiły, że i w Polsce dubbing został doceniony wreszcie. No to praca wielu ludzi. To jest Jaśka Wizmur, która to reżyserowała w sposób inny, niekonwencjonalny, postawiła zupełnie na coś innego i to ona zaczęła robić ten wyłom. To Bartosz Wierzbięta, który w sposób nietuzinkowy zaczął traktować tę listę dialogową. Oczywiście tam nie ma mowy o jakiejś tam wielkiej samowolce, bo to musi być za zgodą i przyzwoleniem tamtych najwyższych pryncypałów, od których te filmy przychodzą, tych wszystkich wielkich producentów, ale ich to bardzo ucieszyło, bo no to pojawiła się inna, nowa jakość przy zachowaniu wszystkich dotychczasowych standardów my nie zmieniamy filmu, no. My tylko mu tam jeszcze jesteśmy w stanie coś tam dodać, albo przede wszystkim, co najważniejsze, nie zepsuć tego, co tam ktoś wcześniej zrobił. W tej Ameryce czy coś. Muszę Państwu zdradzić taką osobistą historię. Dla mnie zawsze dubbing był wielką sztuką i pamiętam, że jeszcze jak byłam mniejsza trochę, no to bawiłam się w odgadywanie głosów, uwielbiałam to. I poznałam Jarka Boberka, Jarku, króla dubbingu i kiedyś pamiętam odważyłam się, żeby Jarek poznał mnie z kimś i tu uwaga Joasia Wizmur, że moim marzeniem jest właśnie zagrać w dubbingu. I tak też się stało i pamiętasz, byłeś ty i była Joasia Wizmur w Mieście Kobiet. To była wspaniała osoba. I teraz Jaro tak, sytuacja jest taka. Czy przekleństwem król Julian bywa, jak cię zaczepiają ludzie i mówią: Panie Jarku, pan powie coś Julianem?
No to wszystko zależy od tego, kto na jakim podwórku się wychowywał i w jaką sytuację jest w stanie wygenerować. No czasem dostaje w plecy, by ty zobacz, to jest ten. Tu zacytuję Jerzego Kryszaka. Pan nie mówi. Na co Kryszak mówi, tak, wiedziałem. No i to ja dużo mam właśnie też takich sytuacji, albo kiedyś to pamiętam, buty przymierzałem i też tak dostałem w plery. Okazało się, że gościu ma złamaną rękę. To zapamiętam, to taki, wiecie, jest taki flash, który zostaje, bo ktoś jeszcze zaakcentował coś nie tylko swoim zachowaniem, ale jeszcze był wyposażony w ten gips. No i mówi, to pan, nie? Pan wie, no. No. Marysia, chodźcie, zobaczcie, to jest ten. No i siedzisz jak ten idiota w kucki z jednym butem w drugim bez i tak, no i... Kurde, co ty, ale uwierzyłbyś? Pan coś powie. No przecież rozmawiamy, ale nie, tym głosem pan coś powie, nie? Pan powie coś. No i wiecie, no i to jest takie trochę szachmat, to nie wiadomo jak się zachować, bo... Człowiek, nie powiesz, możesz dostać w pierdziel. No to człowiek zrobi wyłom, no i potem musi się liczyć z dalszymi tego konsekwencjami, ale nie, no na ogół jak tam jakieś dzieci, coś tam, no to... Mi nigdy nie odmówił króla Juliana, zawsze jak proszę, robi. Poproś w naszym imieniu. To jest nieprawda. Poproś. To jest nadużycie. Ja mam to nagrane nawet. Nagrane mam. To jest nadużycie. On mi kiedyś właśnie wyrzucił zupełnie niedawno przy naszym poprzednim spotkaniu w teatrze. Mówi, a tak mi obiecałeś, że mi coś powiesz głosem króla Juliana. No i zrobiliśmy zabawę, że mówi, ja będę ruszał paszczą, a ty będziesz gadał Julianem. No i zrobiliśmy to. No. Mam to. Zróbcie tak. No możemy to zrobić. Zróbcie tak. Ale dlaczego was. Teraz zróbmy, no? Będziesz musiał gumę wyciągnąć. Pamiętasz tekst? Ha! Nie. No, wyginam. No jak jest. Dobra, tak? Dobra. No, będzie niecenzuralnie, przepraszam. Dajecie, chłopaki. Dobrze? Od rąk jasnych do rąk własnych pocałuj mnie w dupę, Adela. No, taka sytuacja, no. Ale, no, przynajmniej się na coś przydałeś. Peniarku, chyba już nasi koledzy będą śpiewać, prawda? Nie chcę się kończyć. Proszę państwa, tak, ponieważ, no mówię, uwielbiam obu facetów, dłuższą wysługę lat mam przy Boberku i dłużej go kocham od Miśka. I muszę państwu powiedzieć, że Bober jest wzruszający, bo na przykład nawet jak Antka żony, brat rodzony dzwoni do mnie, tak było kiedyś, i mówi, słuchaj, taka mała dziewczynka, ona ma urodziny, ty nie masz pojęcia, jak ona kocha króla Juliana. I ja dzwonię do Bobra i mówię, błagam cię, nagraj mi królem Julianem życzenia. Nagraj, proszę cię, zrobię no dobra, wszystko. Ja nagrywam to. I Bober nagrywa i wysyła i pamięta. I mówię, przypomnieć ci nie będę pamiętał. I robi to taki to gość. Dlatego proszę państwa, może wy dla Boberka wygniecie śmiało ciało, co? Co? A poprowadzi Iwona Pawlowicz! Tak! Wyginam śmiało ciało! Tak! I to będzie takie miłe zakończenie, dlatego że Jarosław Boberek i Misiek Koterski dziś... Obchodzą 60-lecie z pracy artystycznej. Obchodzą 60-lecie pracy artystycznej i dzisiaj o 20:30 tu się spotykamy i widzimy, oglądamy spektakl Wąsik. Wąsik. Mhm. A chcę wam powiedzieć, że Misiek ogląda super serial. Dzisiaj mi o tym powiedział. Jednak nie chcą kończyć. Oglądam super serial. Widziałeś ten serial? Jaki serial? Wąż. Tak mi to sprzedał. Ja mówię, to się nie dzieje naprawdę. Serial Wąż. Słuchaj, czy śpiewała kiedyś dla ciebie cała sala Wyginam śmiało ciało i wyginała się? Nie.
No to zaśpiewa. Iwona, dajesz. Co tu się dzieje? Tak. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to... Jeszcze! Wyginam śmiało ciało, dla mnie to... Mało! Jest nagrane, jest. Jarosław Boberek, brawa! Król wszystkiego, a Juliana najbardziej. Nasz kochany, Misiek Koterski. Wąż. I zapraszamy dziś o 23. O Boże, nie wylałam. O 23, proszę Państwa, o 20:30 na spektakl Wąsik. Bardzo zapraszamy na Wąsik. Ale ciekawe bardzo, co będzie o 23. To jest ciekawe. O 23. Wąs. A teraz, drodzy Państwo, jest tercy, czyli kwartet, prawda? Gdzie tam? Tam. Muszla, tam. Czyli mamy dwa kroki dosłownie. Dziękujemy bardzo. Jutro 17:30 również się spotykamy. I będą fajne Kaśki. Pakosińska i Żak.